Witam Was serdecznie i zapraszam do obejrzenia i wysłuchania programu poświęconego biografii jednego z największych polskich poetów, Adama Mickiewicza. Program ten wpisuje się w cykl prezentacji o naszym wieszczu narodowym, które powstają w ośrodku do nauczycieli w Kaliszu. Był rok 1798. W Zaosiu, w małej miejscowości koło Nowogródka. Leżącej na Litwie, a obecnie w granicach Białorusi, w domu prowincjonalnego adwokata Mikołaja Mickiewicza i Barbary Zmajewskich, przyszedł na świat Adam Bernard Mickiewicz. W rodzinie wychowywało się pięciu synów, a poeta był drugim z kolei. Adam zapamiętał, że dom rodzinny ukrywał wiele konspiracyjnych tajemnic, że matka przechowywała w trzewikach jakieś trefne papiery. A wokół ojca kręcili się emisariusze nawet z Księstwa Warszawskiego. Matka, dobroduszna kobieta o łagodnym charakterze, była szanowana przez otoczenie. Uczyła dzieci pacierza, abecadła, bajek Ignacego Krasickiego. Adam nie lubił czytać. Niektóre litery kojarzyły mu się z wnętrznościami zgniecionych pająków, którymi się brzydził. Matka przeżywała więc, że dziecko jest niestaranne w pisaniu. Matka mi raz powiedziała – piszesz jak kura grzebie. Gdybyś był wielkim panem, sekretarz by za ciebie machał piórem. A ponieważ jesteś ubogim szlachcicem, musisz sam sobie dać radę. W ten czas zacząłem przezwyciężać się. Przypomniałem sobie później przestrogi matki, kiedy byłem w Moskwie. Sposobiąc się do służby… Otrzymałem nagane za swoją kaligrafię. Matka Adama Mickiewicza niejednokrotnie opowiadała: Jak syn, całkiem mały jeszcze, wypadł przez okno domu i nie dawał znaków życia. Przerażona upadła wtedy na kolana i zawierzyła Adama o piece Matki Boskiej. I stał się cud. Dziecko otworzyło oczy. Po ukończeniu dominikańskiej szkoły powiatowej. Młody Mickiewicz wstąpił na Uniwersytet Wileński. Studiował początkowo na wydziale matematyczno-przyrodniczym, a później na wydziale literatury. Wraz z grupą przyjaciół powołał najpierw Towarzystwo Filomatów, czyli miłośników nauki, następnie Towarzystwo Promienistych, aż w końcu Towarzystwo Filaretów, miłośników cnoty. Przez wszystkie związki które z czasem nabierały charakteru tajnych stowarzyszeń patriotycznych, przewinało się kilkuset studentów. Dla wielu z nich skończyło się to więzieniem lub zesłaniem. Z okresu Filomackiego pochodzą pierwsze wiersze Mickiewicza – biesiadne, imieninowe, satyryczne. Utrzymane w poetyce klasycyzmu, często żartobliwe. Wykorzystują spory zasób słów z języka potocznego. Między innymi pierwszy drukowany wiersz Zima Miejska. Przeszły dżdże wiosny, zbiegło skwarne lato i przykre miastu jesienne potopy. Już bruk, ziemiącą, obleczony szatą, od stalnej fryzów niekrzesane stopy. Więzieni słotą w domowej katuszy, dziś na swobodne, gdy wyjrzę powietrze, Londyński pojazd tarkotem nie głuszy, ani nas kręgi zbrojnymi rozetrze. Witaj, narodom miejskim, pora błoga, już i niemeńców i sąsiednich lechów, tu szuka ciżba, tysiącami mnoga, Zbiegłych dryadą i fauną uśmiechów. W roku 1819 ukończył studia. Wakacje spędził w Tuchanowiczach, gdzie poznał Marię, Marylę Wereszczakównę. Połączyła ich niebawem miłość, ale nie małżeństwo. Maryla naprawdę nazywała się Marianna Ewa. Została w 1821 roku. Żoną Wawrzyńca Putkamera przeszła dzięki Mickiewiczowi do Literatury Polskiej jako adresatka kilku liryków. Do M. Jesteś domniemaną bohaterką dziadów w części drugiej i czwartej. W tym samym roku poeta został nauczycielem literatury, historii i prawa w szkole powiatowej w Kownie. Trzeba szczerze powiedzieć, że nie lubił tego zajęcia. Mickiewicz w wieku 22 lat. Napisał ode do młodości. Wiersz nawiązuje do klasycyzmu, choć w treści jest też pochwałą działania, aktywności, poszukiwania ideałów, a także solidarności i gotowości do ofiary. Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy. Młodości, dodaj mi skrzydła! Niechaj nad martwym wzlece światem W rajską dziedzinę ułudy, Kędy zapał tworzy cudy. Nowości potrząsa kwiatem I obleka w nadziei złote malowidła. Niechaj kogo wiek zamroczy, Chyląc ku ziemi poradlone czoło, Takie widzi świata koło, Jakie tempemi zakreśla oczy. Młodości, ty nad poziomy wylatuj, a okiem słońca, ludzkości całe ogromy przenikaj z końca do końca. W roku 1822 ukazują się balady i romanse, które otwierają w historii literatury epokę romantyzmu i są jednocześnie zapowiedzią geniuszu poety. Bo już rok później ukazują się dziady, część druga i czwarta, oraz Grażyna. W związku ze śledztwem prowadzonym przez władze carskie, poeta został aresztowany i przez kilka miesięcy przebywał w wileńskim klasztorze bazylianów, zamienionym tymczasowo na więzienie. Został też skazany na przymusowe osiedlenie się w Rosji. Tam spotykał się z dekabrystami Rylejewem i Besturzewem. Następne dwa lata spędził w Moskwie i rok w Petersburgu, gdzie spotykał się z Puszkinem. W Petersburgu ukazał się poemat Konrad Wallenrod, w którym zawarł myśl włoskiego filozofa Machiavelliego, że do obrony ojczyzny wszystkie środki są dobre zarówno te, które przynoszą chwałę, jak i te, które przynoszą hańbę. Dzięki interwencji wpływowych przyjaciół otrzymał zgodę na opuszczenie Rosji. Drogą morską dotarł do Lubecki i rozpoczął wojaże po Europie. W Berlinie słuchał wykładów hegla. Wajmarze poznał Getego, następnie odwiedził Włochy Szwajcarię, gdzie spotykał się z Zygmuntem Krasińskim. W czasie podróży powstały głównie utwory liryczne. O matko Polko gdy u syna Twego w źrenicach błyszczy geniuszu świetność, Jeśli mu patrzy z czoła dziecinnego Dawnych Polaków duma i szlachetność, Jeśli, rzuciwszy rówieśników grono, Do starca bierze, co mu dumy pieje, Jeżeli sucha z głową pochyloną kiedy mu przodków powiadają dzieje, O matko, Polko, źle się twój syn bawi. Klęknij przed matki bolesnej obrazem I na miecz patrzaj, co jej serce krwawi. Takim wróg piersi twe przeszyje razem. Po wybuchu powstania listopadowego. Czekano w Warszawie na powrót Mickiewicza. Na próżno. Wprawdzie poeta dotarł do Wielkopolski, ale było to już za późno, aby przedostać się do stolicy. Tematykę powstańczą podjął w Śmierć Pułkownika. Jest to utwór poświęcony Emilii Plater oraz Reduta Ordona o heroicznej walce polskich żołnierzy z Wojskiem Rosyjskim podczas obrony Warszawy. Pod koniec grudnia 1831 roku, ze względu na aresztowanie brata Franciszka, poeta opuścił Poznań i udał się w północne rejony księstwa. Gdy brat został uwolniony, spotkał się z nim i w marcu opuścił wielkopolską ziemię. W Dreźnie w 1832 roku wychodzi spod jego pióra trzecia część dziadów. Jeden z najważniejszych dramatów w dziejach polskiej literatury. Gdy poeta dotarł do Paryża, wydał bezimiennie Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego, swoisty katechizm, który bezpłatnie był rozdawany emigrantom. W roku 1834 Mickiewicz wziął ślub z Celiną Szymanowską, córką sławnej pianistki Marii Szymanowskiej. Małżeństwo Niestety nie było udane. W tym samym roku ukazała się epopeja narodowa Pantadeusz, która jest świadectwem nie tylko nostalgii za krajem lat dziecięcych, ale jednocześnie pożegnaniem świata szlacheckiego, niezdolnego do wywalczenia niepodległości. W lipcu 1841 roku poeta poznał Andrzeja Towiańskiego. Ten mistyk wywarł na nim ogromne wrażenie. Towiański nie był pisarzem, a do literatury odnosił się niechętnie. Głosił, że cała rzeczywistość znajduje się pod wpływem niewidzialnej krainy ducha człowiek jest duchem uwięzionym w materii. Jego przeznaczeniem jest cierpienie ofiara krzyża, której nie wolno odrzucić. Przez kilka miesięcy poeta pracował jako dziennikarz Trybuny Ludu. I jednocześnie wykładał literaturę słowiańską w Collège de France. Za ogłoszenie towianizmu wkrótce został z uczelni zwolniony. Następnie Mickiewicz angażuje się mocno w sprawy polityczne. Tworzy we Włoszech legion polski, który ma walczyć z Rosją. Planuje też powstanie kolejnych oddziałów i udaje się do Turcji, by wykorzystać trwającą wojnę krymską. Niestety, poeta umiera w Konstantynopolu. 26 listopada 1855 roku. Według jednej wersji śmierć autora pana Tadeusza spowodowała cholera, według innej został otruty przez przeciwników politycznych. Kilka miesięcy później Mickiewicza pochowano na cmentarzu pod Paryżem. W 1890 roku zwłoki poety przeniesiono na Wawel. Mam nadzieję, że film ten znacząco przybliżył Wam postać wielkiego poety romantyzmu Adama Mickiewicza i odtąd chętnie będziecie sięgać po jego poezję w czasach tak niepoetyckich. Na koniec chciałbym bardzo podziękować za współpracę i inspirującą recytację dwom teatrofilom aktorom i moim kolegom Maciejowi Michalskiemu i Jerzemu Szokalskiemu. Dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia.